Witam wszystkich, ja na imię mam Darek i chciałem Wam dzisiaj przedstawić nowy zapach z cyklu perfumy sezon wiosna. Wydaje mi się, że perfumy bardzo odpowiednie, no ja bym nawet powiedział, że wiosna bez tych perfum to tak jak zima bez śniegu, gdyż no te perfumy to jest już swoistego rodzaju legenda, jeśli chodzi o powiedzmy perfumowy świat i sezon wiosenny. Chciałem pójść i pójdę za ciosem. Miałem trochę problemu, jaki zapach Wam przedstawić w tym odcinku, ale pomyślałem sobie, jak ostatnio był Creed, także teraz też już chciałem zrobić Creed'a, ponieważ ten zapach wydaje mi się będzie bardziej odpowiedni na ten początek wiosny niż powiedzmy już na ten późniejszy okres wiosenny. A zapachem, który chciałem Wam dzisiaj przedstawić, jest Green Irish Tweed od Creed'a. Jest to zapach męski. Jest to woda perfumowana. No to jest tak samo. Wydaje mi się, że ten zapach jest drugim zapachem takim najbardziej rozpoznawalnym zaraz po Aventusie. Jest to zapach stworzony w 1985 roku przez Oliviera Creed'a. I wydaje mi się, że to właśnie przez ten okres, znaczy przez ten rok produkcji, gdyż no było to kilkadziesiąt lat temu, ten zapach zawiera w sobie nutkę takiego klasyka. Sam zapach sklasyfikowany jest jako drzewno-kwiatowy, ale ja bym powiedział, że on jest jeszcze fiurze, to jest z francuskiego właśnie taki paprotkowy. Pokażę Wam teraz samą flaszkę. Ja jestem w posiadaniu flaszki 30. Tak wygląda. Flaszka 30. Ja mam 30, ponieważ na ten czas nie przewiduję zakupu większej butelki. Ta na razie mi starcza, gdyż no, jakoś ja go specjalnie nie używam do innych sezonów, tylko właśnie na ten wiosenny. W pudełku jak w pudełku bilety, papierki. I tak jak wspomniałem, no to jest taki klasyk. On ma w sobie taki właśnie pierwiastek klasyka. Jeśli wiecie, najłatwiej by było powiedzmy skojarzyć to, jakbyście chcieli powiedzmy bardziej zrozumieć, co ja mam na myśli, to najprościej by było pójść, mi się wydaje, do perfumerii. Wydaje mi się, że każdej takiej lepszej i tam znajdziecie zapach od Chanel, a mianowicie numer 5, który on też zawiera taki właśnie pierwiastek klasyka. Aczkolwiek jest to zapach dla kobiet, ale to jest mniej więcej to samo. Taki właśnie klasyczny pazur. Przeczytam Wam teraz nuty. Powiem Wam, że nuty nie są jakieś specjalnie, wiecie, nie ma ich specjalnie dużo. To jest, znowu, jest zapach prosty, ale tylko powiedzmy z garści nut udało się stworzyć naprawdę dobry zapach. A więc nutami głowy jest irys i werbana cytrynowa, nutami serca jest liść fiołka i nutami bazy jest drzewo sandałowe i ambra. A więc to jest, tak jak powiedziałem, zupełnie mała garść nut. I teraz tak, po psiuknięciu to, co ja czuję i wydaje mi się, że właściwie dominuje tutaj w tym zapachu, jest to ta werbana cytrynowa, ponieważ po psiuknięciu on jest trochę pikantny, ale jest właśnie cytrynowy, tak jakby taka cytryna trochę zmieszana z miętą, wiecie, tak jak drink mojito. Coś takiego troszeczkę wpada właśnie w ten, powiedzmy, w ten smak. I kwiaty. Samo drzewo sandałowe ja jakoś specjalnie nie czuję. Może dopiero później, jak on już bardziej usiądzie, baza, może wtedy wydawać to drzewo. Aczkolwiek ja sam jakoś specjalnie nie czuję. Tak jak wspomniałem, tutaj ta werbana cytrynowa dominuje i kwiaty. Ja Wam powiem, tak jak w poprzednim odcinku, z czym mi się ten zapach kojarzy.
Dlatego, że ten zapach, on ma jeszcze taką nutę wodną, wodnistą. Jest taki fajnie właśnie liliowo-wodny. On mi się kojarzy też z lasem, dużo zieleni, ale to jest powiedzmy jakiś staw, jakaś rzeka i to wszystko jest obrośnięte kwiatami. Ja Wam to pokażę na zdjęciu mniej więcej, jak mi się ten zapach kojarzy. Sam zapach, no z tego, że jest to klasyk, on raczej dla młodych chłopaków nie za bardzo, wydaje mi się, będzie pasował. Ja bym powiedział, no od 25 w górę, nawet może od 30. Może być stosowany, to może być sweter, może być koszula, może być też podkoszulek, ale raczej już nie do spodni dresowych. No tutaj by się to gryzło za bardzo. Z tego względu, no, że jest to właśnie taki typowy klasyk. Parametry ma dosyć dobre. On na ubraniach będzie się trzymał dłużej, ale na skórze to jest 7, nawet 8 godzin. On będzie cały czas wyczuwalny. Jak na takiego półświeżaka, bo tego nie wspomniałem, to nie jest jakiś typowy świeżak. To jest właśnie taki, taki półświeżak musujący, ja bym powiedział. Jak na takiego półświeżaka, to parametry ma dosyć dobre. Naprawdę fajny zapach, no, nie jest męczący, można go stosować właściwie co dzień. Podejrzewam, że otoczenie też dobrze go przyjmie, gdyż no, daje taki świeżo-miętowy, cytrynowy, wiecie, posmak, taką chmurę daje. Także no, nie są to jakieś takie akordy, które by, wiecie, miały zaraz udusić byka na łące. I co? Wydaje mi się, że warto się z nim zapoznać, spróbować, skosztować, nie sugerować się opiniami, bo tak jak powtórzę jeszcze raz, jeśli sami nie spróbujecie, nigdy nie będziecie wiedzieli, czy warto. A to, że ktoś Wam coś opowie o nim, to wcale nie musicie mieć takiego samego odczucia. A więc pokażę jeszcze raz flaszkę. Tutaj naprawdę no, nie ma jakoś bardzo dużo co opowiadać, chyba że, bo nie wspomniałem, on jest troszeczkę pikantny, ale jak ta pikanteria siądzie, to on wydaje słodki jeszcze akord jest. On jest jeszcze później trochę słodkawy i ta słodkość wychodzi z ambry. Jako że no, nie ma tutaj innych słodkich akordów, a ambra jako sama w sobie jest słodka. Także ta ambra właśnie później, jak już trochę ten pikantny posmak siądzie, ta ambra jest właśnie, daje taki słodkawy posmak. Także jest to, są to takie naturalne perfumy, ale z nutką słodkości. No i właśnie ten, tak jak wspomniałem, ten pierwiastek klasyka. Wszystko to zamknięte w naprawdę fajnym zapachu, który polecam spróbować na ten czas wiosenny. Także to by było na tyle. Jeszcze raz pokażę flaszkę. A tymczasem trzymajcie się i do następnego odcinka.